Ukraina dostanie kolejną transzę wsparcia finansowego z Unii Europejskiej, a Rosja dziesiąty już pakiet sankcji. To główne deklaracje szczytu Kijowskiego, w którym wzięli udział najważniejsi politycy Unii Europejskiej oraz Ukrainy. Pomimo, że drugi dzień szczytu w Kijowie zaczął się od alarmu bombowego, to nie przeszkodziło to w rozmowach o pomocy i przyszłości Ukrainy. Jednym z głównych tematów była kolejna pomoc finansowa dla okupowanego kraju. W tym roku przekażemy Ukrainie 18 miliardów euro, mówi przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Ta suma ma pomóc rządowi w Kijowie w utrzymaniu płac i emerytur oraz podtrzymaniu funkcjonowania instytucji publicznych, na przykład szpitali. Ogromną ambicją Ukrainy jest jak najszybsze wstąpienie do Unii Europejskiej. Kraj ten uzyskał status kandydata do Unii w czerwcu ubiegłego roku. Nie ma Europy bez Ukrainy, przekonuje prezydent Wołodymyr Zełenski. Uważam, że Ukraina zasługuje na rozpoczęcie negocjacji w sprawie członkostwa w Unii Europejskiej już w tym roku i dziękuję przewodniczącej Komisji Europejskiej jej współpracownikom i naszym przyjaciołom w Unii Europejskiej za ich znaczne wsparcie na drodze integracji i w obronie naszego państwa i narodu. Na szczycie był obecny szef Rady Europejskiej. Charles Michel zadeklarował dalsze wsparcie w procesie akcesyjnym Ukrainy. Narodzie ukraiński dokonaliście jasnego wyboru na rzecz wolności, demokracji i praworządności, a my w Unii Europejskiej również podjęliśmy jasną decyzję. Wasza przyszłość jest z nami. Pomimo ciepłych słów Bruksela nie zobowiązuje się, aby akcesja Ukrainy do Unii odbyła się na szybkich i preferencyjnych warunkach. Nie ma sztywności terminów, mówi szefowa Komisji Europejskiej. Kijów musi najpierw spełnić pewne wymagania, to na przykład reformy prawne. Dopiero potem można dojść do negocjacji akcesyjnych. Pogrążona w wojnie i kryzysie gospodarczym Ukraina nie będzie w stanie przez kilka najbliższych lat spełnić wymagań Brukseli, analizuje politolog dr Bogdan Pliczka. Fit for 55, walka ze śladem węglowym, to to państwo nie odbuduje się nigdy, znaczy ono w ruinie pozostanie na zawsze. Do 24 lutego, czyli do pierwszej rocznicy rozpoczęcia inwazji, Bruksela zapowiedziała ogłoszenie dziesiątego pakietu sankcji wobec Rosji. Nowy pakiet ma uderzyć w technologie i komponenty, które sprowadza rosyjskie wojsko. Rosja nie może mieć dostępu do technologii wojskowych z krajów trzecich, apeluje prezydent Zełęcki. Jesteśmy bardzo zainteresowani tym, aby Rosja nie miała szansy na odbudowę swojego potencjału militarnego, dlatego nowy pakiet sankcji spowolniłby ten proces. Kijowski Szczyt przyniósł także propozycje ze strony Brukseli przedłużenia o rok wolnego handlu znoszącego cła i taryfy na ukraińskie towary. Jednak decyzje w tej sprawie podejmą kraje członkowskie. Dodatkowo Unia ma zwiększać dostawy energii elektrycznej do Ukrainy. To spotkanie to krok w dobrą stronę, stwierdza politolog profesor Marcin Szewczak. Istotne z punktu widzenia politycznego, ale przede wszystkim też dla społeczeństwa ukraińskiego, które oczekuje, że Europa nie pozostawi go samego. Do tych wszystkich działań niezbędna jest solidarność wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. Kończący się szczyt Kijowski to pierwsze spotkanie w tym formacie od czasu rosyjskiej napaści i pierwsze od momentu otrzymania przez Ukrainę statusu kandydata do Unii Europejskiej.